Cześć, tu Macie i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Sims 3. Tak jak zapowiadałam, nasz domek przeszedł całkowitą niemalże metamorfozę. Tak, tutaj sobie Derek łazi, bo go iście interesują obrazy chińskie. Tak, sypialnia Asi i Macieja jest taka w stylu chińskim troszeczkę. Asiu, ty wstałeś, bo ci Derek przeszkadza? Zapewne tak. Idź sobie skorzystać z toalety. Wszędzie są pozmieniane kolory. Mają inny prysznic. Maciej, ty też wstajesz? Tak, ciebie cokolwiek ruszy. Armata chyba. Tak, więc Asi i Maćka pokój jest taki chiński, taki ciepły. Starałam się go na ciepło zrobić. Fajne lampki właśnie znalazłam, takie pseudo talerzyki. Tak, lubię słówko pseudo. Tak, tu jest jeszcze taka chińska komoda i jeszcze on się chyba... Nie zmieści się, bo mam jeszcze chiński kuferek przywieziony z Chin, z ich wyprawy, więc myślałam, żeby go wstawić, ale miejsca nie będzie. Dobra, dzisiaj ty nie pracujesz, więc może zająłbyś się graniem na gitarze, a wieczorem chciałam, żebyś z Asią poszedł sobie do jakiegoś klubu. Asia natomiast dzisiaj zapewne też nie pracuje, więc Asia by sobie natomiast poćwiczyła wytrzymałościowe i bez potu, żebyś nie śmierdziała. Tak, pokój lokatora. Lokatora odwołamy, bo mówiliście, że byłoby śmiesznie. Tylko śmiesznie byłoby, gdyby lokatorem była kobieta. Że może jakiś romans z Maciem czy coś. Ja tego nie preferuję, ale zobaczymy, co ona na to powie. Tak, pokój lokatora jest taki też... nie. I tak jesteś już swoim uchem na maksa. Pokój lokatora też zrobiłam w takiej ciepłej tonacji. Bardziej nowoczesnej. A co mnie urodziny Czada obchodzą? Że ja się zapytam, co? To jest tylko lokator. Tak, oczywiście tutaj nasza świnka morska. Nie biegaj tu. Dalej jest. Tak, trzeba będzie ją nakarmić. Łazienkę, słuchajcie, zmieniłam tyle, że wzięłam normalny prysznic, bo w sumie im jako taka technologia nie jest potrzebna. Będzie potrzebna moim simom w drugim sezonie, ale o tym nie będę wspominać, bo zaraz będzie kupa pytań, na które i tak nie odpowiem. Więc pomińmy to. Łazienkę zrobiłam w brązie. Ja uwielbiam łazienki w brązie, dlatego też tutaj taka oto jest. Kominek został przeniesiony, słuchajcie, tu i jest całkowicie inny, bo nie chciałam kominka, który by mi tutaj za dołem wystawał, nie? Więc kominek znalazłam taki, jest akurat nie do moich potrzeb, że tak powiem, nigdzie nie będę jeść. Tak. I tutaj mamy taką małą fontannę, oczywiście fasolki musiały zostać i stwierdziliście, żeby Asia sobie podgryzała czasami fasolki. Jedna osoba zasugerowała 3 fasolki na odcinek. Spoko, zrobi się. Wziąłem im też mniejszy stół, no bo w sumie po co im większy. Przyjęcia się nie udają, bo nikt nie przychodzi. Mówicie, że z tytułu, że ja robię je nie wtedy, kiedy mają urodziny. Nieraz robiłam nie wtedy, kiedy są urodziny i przychodzili, więc tutaj jest jakiś bug po prostu. Gorączka wiosenna. Jaką? Trzeba nagrodę pocztą. Wow! To, co ja chciałam zrobić w ostatnim odcinku, dopiero teraz dostała. Masz gdzieś to tutaj zaznaczone? Nie masz. No fajnie, super. Dobra, więc jeszcze kuchnia. Kuchnia oczywiście w tonacji zielonej, bo ja uwielbiam zieloną kuchnię. Ale teraz taka stonowana, więc świetnie to wygląda według mnie. Zrobiłam im, to znaczy zrobiłam, kupiłam im nowoczesne automaty do kawy i te roboty kuchenne. Tak starałam się bardziej nowocześnie ten dom zrobić, no bo w sumie fajnie, tak w środku się wchodzi nowocześnie, z zewnątrz taka wiocha. Chociaż z zewnątrz, słuchajcie, też przemalowałam domek. O właśnie w ten sposób. Już nie jest taki drewniany, jest bardziej taki... biały, zwykły. Salon też bez większych zmian, została jedynie przeniesiona, nie to... Tak to jest, jak się nie patrzy na klawiaturę. Została przeniesiona ława pod stół, bo nie ma kominka, więc stwierdziłam, że tak będzie fajnie wyglądało. Maciek ma nową gitarę. Tutaj również jest fontanna. Mamy nowe oświetlenie. To trzeba było przemalować później. Wzięłam im grajucha, no bo oni zawsze tam lubią muzykę, więc niech sobie mają. Zmieniłam też troszkę tutaj wystrój ścian. Taki bardziej, no... Bardziej, że pasowało do wszystkiego, nie? Dobra, Maciej, ty nie musisz tak de facto grać na tej gitarze, więc weź odwołaj lokatora. Będzie śmiesznie. To tu było. Usługi współlokatorów. Rodzaj, weź kobietę. Gdzie jest czat? Jest tutaj. Współlokatorzy.
Odeszli, no. Więc spadaj, będziemy mieli nowego chyba. Teraz jeszcze zobaczymy. Przecież masz kurort. Wyłącz maksymalna. Jeden, dobra. Zobaczymy, kto przyjdzie. Zrobiliśmy kobietę, to może być ciekawie. W sumie wiosna jest. Dlaczego mam zieloną wodę? Aha, a to Asia niech naprawi, skoro to jest popsute. Asia lubi. Asia, idź napraw. Maciek, co ja z tobą pocznę? No, na pewno nie dziecko. Ale co ja bym z tobą zrobiła? Że ty do pracy nic w sumie nie potrzebujesz. Ale że zadzwoń do któregoś z tych swoich członków. O, z tym możesz sobie pogawędzić. O, też jakiś fejmuch. Przyda się. Dobra, to stoję ze wszystkimi sobie pogawędź. Jak tam kociaki moje słodkie? Kontakty biedne. Dobra, to Felix z klakierkiem się będą bawić. Weź tutaj go. Go, go, go. Wywąchaj parę razy, a potem sobie się pobawicie. Zostaw ten samochód. Miałam nowy samochód kupić, ale myślę po co. I ścigaj. W ogóle tak śmieszna sytuacja, bo w sumie wszystko wysprzedawałam w tym domu. I... Aha, Asia naprawiła. Ten nie znał ćwiczy. Wszystko w tym domu wysprzedawałam, a kupiłam nowe rzeczy i jeszcze na tym zarobiłam. To było fajne. Aha, i Asia jeszcze jak skończy ćwiczyć, niech weźmie tą pocztę całą. Weź pocztę. A potem niech zje fasolkę. O, będzie ciekawe. Jest magiczna fasolka, żalka. Ty jeszcze gadasz, Boże Maciek, tego że jak baba, jak zadzwoni gdzieś, to gadaj, gadaj, gadaj i godo. No, muszę wam przyznać, że bardzo mi się obecnie domek podoba. Jest, no, ciekawszy niż z tej, niż z poprzednim wyglądem. Wezmę już w dzisiejszym odcinku, rzucę go wam na Simpage'a, bo z okazji 50. odcinka nie rzucałam, no bo w sumie był bez zmian, więc wrzucę go wam już w tym odcinku. Zaprzyjaźń się z osobistością. Dlaczego wy jesteście agresywne dla siebie? Ale ścigaj, to jest fajna zabawa. Weź go wywąchaj w takim razie. Dobra, idź drap. Aha, tu masz drap drapaka. Ty idź, skorzystaj. Macie problemy z dogadaniem się. No, bździucha jedna przynajmniej umie się ogarnąć. Idź tutaj domek drap. Potem bździucha, no, ułożony kocie. Aha, ty już skończyłaś, zaraz zobaczymy. Ja ci mówię, jakoś ty zmęczona. Co ty byś chciała? Użyć karnetów. Przyszło to to? Tak, oczywiście, listy miłosne. Do jednego, do drugiego. O, dostaliśmy od naszej ufolki to to. I obrazek dostaliśmy. A jest ta nagroda cała? Jest! Królowa tańca. O, będzie świetnie wyglądało. Dobra, ja ten wóz sprzedam, bo oczywiście zaraz mi będzie pisał, że muszę go konserwować, a ja nie chcę go konserwować. Jak? Dlaczego? Zrobiliście to specjalnie. To było specjalnie zrobione. Chcieliście uśmiercić. To jest wasza wina. Nie no, Maciek, gdzie ty jesteś? Weź błagaj o przywrócenie życia. Nie, nie opłakuj. Zrób zdjęcie razem, no kurwa, z trupem. No to proszę ja was! Weź go, błagaj, nie? Zrób zdjęcie razem. Wy wiedzieliście, że ona umrze? Specjalnie powiedzieliście, żeby jadła fasolki. To będzie wasza wina. No, rozwalam, tak. Tak. Mamy kolejnego trupa. A tych 30 ocaleńców, co ona chciała? Czy mam rozumieć, że każda kobieta w tej rodzinie umiera od fasolek? No właśnie tak, tak. Weź ją ocal, ocal ją, no przywróć ją do życia, no. No, no proszę, no przywróć, no. No ja chcę żyć, no. Tak, gadaj ze śmiercią. Jak gadaj z Maćkiem. Ja jeszcze nie patrzyłam, jaką ona fasolkę je, no Boże!
Ale ma ładną urnę za to. Oddaj Maciej urnę. Tu. Idziemy ją wstawić do ogródka i potem będziesz chodził i płakał o północy. Aha, tutaj. To nie będzie takie proste. O, wiedzieliście, że tak można postawić? A niech tak stoi, bo fajnie wygląda. Najwyżej po odcinku tutaj je ustawię, bo te nagrobki ustawiałam z kodem, bo inaczej nie można byłoby ich ustawić właśnie w ten sposób w kwiatkach, fajnie. No i co teraz? No i co, zostałeś wdowcem w młodym wieku. No i patrz, nawet urodzin nie zdążyłeś sobie zatrybić. No i co ja z tobą teraz mam zrobić? No sam będziesz musiał zajmować się kotami, bo koty są nieszczęśliwe. Zobaczymy, może Asia za to wylezie spod prysznica. Dobra, idź się umyj i nie wiem, jest 14 dopiero. W ogóle dlaczego jest tak ciemno? Jest ciemno, brzydko i ponuro. Już wziąłeś ten prysznic? No co, lokatora nie ma. Ty wracaj do roboty. No. Jazdę do roboty sprzątać. Został Maciek z kotami. To nie tak miało być w tym odcinku. Mieliście iść teraz do klubu. O właśnie, Maciek idzie do klubu pić. Pić z rozpaczy, że żonę stracił. A jeszcze... Zaraz, to nie w tą mańkę. Bo Asia sama kupowała sobie ten... Spa. Ono zostało, nie? Zostało. Nie wiem, choć... Tu... Czy... Nie wiem, gdzie ty byś poszedł pić. Wykupić jeszcze się masz. Dobra, idź. Tu idź pić. Od której? 14 akurat się załapiesz. No Maciej, no... Tak dalej będę twierdziła, że to wasza wina. Bo stwierdziliście, że Sim umiera co 20 fasolek, a się nie jedwa fasolek, no to ona sobie akurat jeszcze się tego... Jeszcze będzie mogła sobie pożyć. Pożyła, jak widać. Na górę, Maciej. Będziesz pił do upadłego. Biją. To jakiś ekskluzywny klub, taki bardziej. Tak, postaw kolejkę drinków. Ty jesteś nieszczęśliwy. Odbierz telefon, może ktoś z tymi kondolencjami dzwoni. Tak, tylko umarła już na randki. Na pewno, będziesz widziała. Usiądź sobie. Co idziesz oglądać? No gdzie te moje drinki? Zamów drink. Sims Mapolitan. Musi być dobry. Ogólnie Kosmopolitan jest dobry, no to dlaczego to nie byłoby dobre? Właśnie w Simsach mi na przykład brakuje realności, że Sim może być upić, może być pijany. Boże, co za pokraka. Może ten, załóżmy, popełnić właśnie normalnie samobójstwo, nie wiem, jakoś zadłużyć się. Takie, no, takiej realności mi, takiej zwykłej pospolitej brakuje. No, ty śpisz, ty śpi. Uhuhu. Tak, pij za Asią. To była twoja pierwsza wielka miłość. No nie, licząc tej miłości, którą zostawiłeś jadąc na studia. Dobra, zamów może jeszcze coś do jedzenia. Dla jednej osoby, co tu mają? Żabiutka, pół misek oliwek. Koktajl z krewetek była. Pół misek oliwek chcę zobaczyć. Jeszcze nie widziałam. Nie przypomina mi to oliwek, tylko ser, ale okej. Okay. Wypić drinka, tak? Będziesz pił potem kolejnego. Co byśmy tu zamówili? Szklaneczka klasy Ver. Ale aha, bo ja wziąłem, że dla Sima. Na siebie.
Tak, wiem, że zaraz zaczną się komentarze na temat, że powinnam wskrzesić, a się nie ma wskrzeszania Simów. No, ja swojego dziadka nie chciałabym wskrzesić. A mamy dużo tych, to... Tak, oczywiście jeszcze mniej dostaliśmy. Zobaczmy, co możemy sobie kupić. Sim przyszłości, latający... Nie, tu nie ma przyszłości w tej serii. Przyszłość będzie w kolejnym sezonie. Łóżko mamy, kryzys wieku średniego, beztroski. Zaraz, tu było coś takiego jak... Bez zazdrości, nie to. A jakoś to się dziwnie nazywało. Dobra, weźmy mu tamto, to nocy, bo na samym końcu prawie. O, weźmy mu to. I weźmy mu jeszcze coś. Co to jest cwaniak? Aha, to nie. Jak ma super odporność, nie choruje nam, chociaż tyle dobrego będzie z dzisiejszego odcinka. Może pierwsze 10 minut już śmierć. Ile to będziesz pił? No. Wracaj do domu, masz koty nieszczęśliwe. Dobrze, zanim on wróci, mam nadzieję, że on się po drodze mi nie zabije. Wieździucha sobie drapa, to jak sobie wydrapa. Będziesz sobie spała tu. To będzie twoje ulubione miejsce. Ty idź, skorzystaj. Nie przyszedł jeszcze lokator. A, bo on jutro o 9 przyjdzie. I będziesz spać tu. A gdzie jest klakierek? Klakierek niech drapie. Drzwi go przetrzasnęły. Maciej, wróciłeś. Idź spać. Nic tak nie leczy złamanego serca jak sen. Ja ci mówię. Ja może w sumie w tej kwestii nie mam doświadczenia, no ale... Sen jest dobry na wszystko. A, przestań. Śpi. Najgorsze właśnie jest to, że jak jakiś sim umrze, to zaraz tego... O, jakieś 1200 dostaliśmy za coś. Że jak sim umrze, to potem koty i zwierzęta są nieszczęśliwe. Zaraz trzeba im pooznaczać ulubione miejsce do spania. Żeby już zawsze tutaj spały się nie szalejały gdzie nie trzeba. Oznacz. Bziciucha. No, już im się humorki przynajmniej jako tako poprawiły. Też oznacz. Jeszcze klakierek. Też oznacz. Dobra. Został sam Maciek. Ciekawe, czy któryś z duchów dzisiaj wylezie. Pakiety fajerwerków. W sumie jest lato. No, taki jest Sylwester w sierpniu. Czemu nie? A spróbujemy pogrzeb urządzić dzisiaj. No zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. No bo to już jest przyjęcie takie, można powiedzieć, randomowe, nie przyjęcie z okazji urodzin, więc zobaczymy, czy ktoś przyjdzie. W ogóle dobra, skoro Maciej sobie śpi, niech on sobie śpi, a my sobie, słuchajcie, poszukamy może nowej baby. Ta mi się zawsze podobała tak de facto. Margarita z Suseł, nazwisko zabija. Ta też, ale Pin? Kojarzy mi się z tą. Boże, jak ta bajka się nazywała? Mulan! No. Ten jest fajny, ale Maciek nie jest gejem. Blondynka. No bo ta. Beata. A, ma brzydkie cechy. To jest ciekawa. Delicia. Nie, dziwolągów my nie chcemy. Może kogoś z Chin sobie byśmy sprowadzili? Może to? Ona jest z Egiptu nawet. A nie wiem, może kogoś poznamy. Dziadku, i on jeszcze jest w żołobie, co ja go już będę wydawała. W kolejnym odcinku o tym pomyślę. Dzisiaj będę próbowała zrobić zaraz stypę. To może z tego tytułu... No. Może uda się przyjęcie. W sumie stół jest. Baloniki na stypę to tak nie bardzo. No nie wiem, no zobaczymy zaraz. Tylko kto nam teraz będzie rzeczy w domu naprawiał, jak Asi nie ma? Myślałam, że już wstałeś. Nie, do której ty będziesz spał? Do 11. Nie, będziesz spał do 8, kochanie. Bo musisz wstać, bowiem, żeby... Aha, tu jest teraz drapak.
Bo musisz wstać wcześniej, żeby zaplanować przyjęcie, które będzie o godzinie 12. Potem sobie zjedz, Felix niech idzie. No i po co ty będziesz korzystał z tej toalety? Idź podrap sobie. Drap. Klakierek. Klakierek też powinien drapać. No potem może coś zjeść. Jedz. Wszyscy płaczą za Asią. Pamiętacie, jak Madzia umarła? Jezu, jaki to był dla mnie szok. Ja się nie spodziewałam w ogóle, bo tyle planów z Madzią, a tu Madzia umarła. Pamiętam, nigdy nie byłam tak szokowana przez grę. Tak, a tutaj to już mniej szokowana jestem, bo się nie spodziewałam wtedy, że można przez fasolki umrzeć. Dobrze. Weź w takim razie posprzedawaj to, bo to było Asi. Więc... Ty tego nie potrzebujesz tak naprawdę. To jest głupie, że dostaję dyplom ze szkoły średniej Sima, który umarł, a nie mogę go sprzedać. Odmień przyszłość. Utop. Nie, nie robię tego. Dobra, weź jak urządź przyjęcie. O, 10 tysięcy, przy tym braliśmy 7. Więc dobrze, że mu to kupiłam. Się przyda. Może już ten, w ogóle możemy wykupić stadion. Nie chciałam stadion wykupić, jak pamiętacie. Tak, 80 tysięcy. To urządź, weź ty już wstawaj. Potem idź właśnie wykup, a potem wrócisz do domku. Boże, jak ty rozpaczasz, jak mi jest ciebie szkoda. Dobra, więc tak. To ma być pogrzeb. Wizytowy musi być. Może najpierw przyjaciół. Potem pracowników. A teraz po prostu kobiety. Może kogoś pozna. Ta jest ciekawa. Marina. To... Ja mam. Dobra, tą pinową. No. I zaraz godzina. Nie, nie 10, ma być 12. Tak. Pizza na pogrzebie. Dobrze, idź to wykup. Potem zaraz wróć i będziesz opłakiwał. W sumie taki. Czy to jest nasza nowa lokatorka? W sumie taki odpowiedni dzień na pogrzeb, nie? Bo deszcz pada i w ogóle... Tak, to jest nowa lokatorka. Peggy! Peggy 18. Peggy... Hey, Hayward. Dobra. Niech ona tu przyjdzie, to ją się potem obada. Maciej, został ci 1000. Weź... Przyjazne powitanie. Musimy ją poznać, zobaczyć jakie ma cechy. W ogóle Maciej ma kupionego, ma spostrzegacza. Się szybko dowiemy, kim to ona jest. Mapnik? Kto? Bziucha. Aha, dobra. Ile, bo ona jest nieszczęśliwa. Kto jeszcze ma tak mało kontaktów? Ty. Chodź bziucha. Weźcie się wywąchajcie. Dobra, będzie z was. Poznaj tą. Kto to jest? Jest dobra. Dobra sprawa poszukiwaczka przygód. Dobra, to zapytajmy, czy singiel. Niezłość ci, niezłość. Weź jeszcze zapytaj ją o karierę. Weź to ścisz. Weź to w ogóle przełącz na coś sensownego. O. Jest singlem, dobra, dobrze wiedzieć. Jeszcze zapytajmy ją o... O, mi ziozmy zróbmy. Sprzedawczyni za kasą. Troszkę słaba tata. No, już przyjaciółmi są. Słaba praca, ale to nic. Zapytajmy jeszcze może ją o szkołę, o uczelnię. Dobra, zrób jeszcze jeden więziozmysł. Siema. Czat przyszedł, dobra. To może podajmy.
O, i teraz przyszło. A wiecie co, to może też mieć wpływ na to, że tak powiedzmy naprawiłam save. Dobra, weźmy jeszcze, otwórz, jakie tu są resztki. Spaghetti jest, ale jego jest mało. Tego jest więcej, weź zawołaj na posiłek goście, ty nie musisz jeść? Może jeszcze mam pomysł. Strzała kupidyna. Ale ja chcę zniewolić inną osobę. Zacznijmy od tego. Ja chcę zniewolić Peggy. Ja się zniewól. Super. To teraz... Pobłogosław jej. Niech ma. Nie będzie szczęśliwa. Ej, kto mi posprzątał? No, wiesz co? Ciebie to zatłuc. Zawołaj na posiłek goście. Wszyscy mają iść. Ciebie to w ogóle wyrzucę, bo ty dzisiaj nie jesteś mi tutaj potrzebny w ogóle. Więc won. Skąd my tu mamy jakiegoś wilkołaka? Ja go nie zapraszałam chyba. Dobra, Stol się dowiedział wszystkiego. Co wy nie chcecie jeść? No, Chad by nie odmówił jedzenia, prawda? Nie no, trochę się mówię. Teraz patrzę co... O, jeszcze możesz im podać ten... gorące napoje. Co za staruszka? A, sto słowa. A te fasolki jednak trzeba sprzedać. Czemu ty jesteś nieszczęśliwy, kocie? Ty jesteś szczęśliwy, nie pyskuj. Tak, włącz im telewizor, niech oglądają. Weź, o, pograj trochę. Daj występ. Weź ty nie pij tej kawy, potem nie będziesz mógł spać po nocach. Tak, stań przed telewizorem, żeby ciebie oglądał. Tak, zachwycił przyjaciół. No co, już? Dobrze to... muzykowanie. A, ta się przyczepiła. A jej nie znamy tak do końca, zobaczymy. Autograf chciała. Dziewczyna, jakie tam masz cechy? Zobaczymy. Gawędka. Ale w końcu przynajmniej przyjęcie się udało. Musiała Asia umrzeć, żeby przyjęcie wyszło. Jest rodzinna, okej. Okay. Rodzinna, romantyczka, dobra. Fajne cechy ma. I jak nie patrzeć, przypomina troszkę Madzie. Zapytajmy może, czy jest singlem. Żaden. A gdzie ty pracujesz? Dlaczego on ma jej składać wyrazy współczucia? Przecież to ja jestem ta nieszczęśliwa. Gdzie ty chcesz już leść? Ja się chcę ciebie zapytać o karierę. Ja to muszę wiedzieć. Pin. O! Kolejna strażaczka. Super. Nie, to byśmy musieli jej zmienić chyba imię, jakbyśmy się za nią brali. Czyli mówisz, że impreza była przednia? Tamta nie umie grać, wszyscy są zanudzeni. Koty wróciły. Dlaczego tu jest taki bałagan? Nikt nie chciał jeść i jeszcze nabałaganili. Zła. Aha, zapomniałam kupić śmietnika. Super.
No tak, nie kupiłam ani śmietnika, ani zmywarki. Czekajcie, muszę to nadrobić. Zdarza się po prostu. Musimy na razie kupić taki śmietnik, tylko i wyłącznie z tyłu, że nie mamy pieniędzy. Posprzątaj wszystko. Teraz muszę pieniądze skołować. Chwila. Gorzej, jak tych pieniędzy nie ma. Dlaczego nie ma pieniędzy? Maciek, jesteś biedny. Wszędzie są pieniądze pozbierane. Mam nadzieję, że rachunki za szybko nie przyjdą. No, ty przynajmniej coś chcesz, jakieś mistrzostwo, Asia chciała aż dwa. To jej dużo nie brakuje, będziesz mógł grać. Dobra, to możemy wyłączyć, skoro człowieki już sobie idą. Kto mi zajęwa gitarę? Gdzie jest gitarka? O, jest gitarka. Weź sobie graj w takim razie. Czemu on jeszcze został? Z jakim wampirem się zaprzyjaźnił, że z tamtym? Może i tak, bo mogło mu się podobać moje granie. A, jeszcze tu ktoś został. A, to nasze Peggy. W sumie teraz, dobra, porównajmy sobie. Ta jest fajna. Nie wiem, nie wiem, z którą bym się chciała przyjaźnić. Czy z którą bym się chciała związać. Jeszcze za wcześnie, dopiero co Asia umarła. Tak, i każdy lokator musi coś sobie tutaj smażyć. Maciek niech się wychlapie. Niech zje sobie ciasteczko. I w sumie może iść spać, bo jutro ma do pracy. Tak? Masz do pracy? Masz do pracy. No i jutro będziesz miał awans, jak dobrze pójdzie, o ile do tej pracy pójdziesz. Gdzie? Jezu, dopuścić ją do garów. Gdzie to się fajczy? Tu. Gaś płomienie. Nie ma nawet za co to wymienić, wiesz? Nie, nie będę nigdzie tańczyć, żałobę mam. Odbierz ten telefon. Nie, dopiero co zjadłem. No. Idź Maciej spać. A to może ich lepiej więcej nie gotuje. Albo trzeba będzie sobie kupić to... przeciwpożarowe domostwo, czy coś takiego. Ognioodporne domostwo to. Tak, włączyłeś to, bo idziesz spać. Jesteś genialna. Tu mam automatyczne, nie? Tak. No, mi się zgasiło. Jak Maciek zarobisz, będziesz musiał ten. O, a co to jest? Tego nie widziałam jeszcze. Świeżo upieczone. Te, chyba meble. Nie smakołyk. Jak nie patrzeć. Boże, dlaczego znowu telefon dzwoni? No niech dzwoni. W sumie dobrze, że tego faceta wyrzuciłem z pracy, bo i tak on nie sprząta łóżko, nie pościelone, nic nie zrobione. No, Biździucha potrzebuje drapania. Ale widzicie, zapamiętały, gdzie mają spać. Szkoda, że ich nie ułożyłam tutaj w trzy. W sumie można naprawić, ale jeszcze jest czas. Spadaj paparazzi. No. Ktoś wylas. Derek. Super. Asia? Madzia? Tadeusz? Nie, ale Maciej to pasmo nie jest sześć. Najpierw stracił syna, bo się zgubił. Potem śpi. Jeszcze. Potem Maciej stracił żonę. Okej. Dobra, to dalej śpi. Chcę koci domek drapać. Kto już wstał? Bo widzę, że ktoś wstał. Felix poszedł jeść.
Bździucha też ma słabe kontakty, to Bździucha niech wstanie. Zostaw kwiatka. Że ty się musisz zawsze czepiać wszystkiego. Jak nie topisz, nie dowidzi, nie dosłysza, się czepia. Maciej, ty się wyspałeś. Idź sobie pograj. Będziesz teraz w wolnym czasie grał na gitarze. Graj, na którą to masz do roboty? Na 13. No to sobie pograsz. Dlaczego wy koty jesteście takie nieszczęśliwe? No to tu idź jeść. No Bździucha co? Bździucha niech nie przesadza. Potem niech idzie jeść. Felix, spadaj. Użyj sobie. Nie, Bździucha, najpierw zjedz, potem pójdziesz spać. Felix, ty miałeś iść do toalety, pragnę zauważyć. Tu, użyj. Nie ma leżenia, drzemania. I drap. Tak, sprzedaj jeszcze to. Zawsze jakieś pieniądze będą, nie? O, Felix ma urodziny, wow. W ogóle mówiliście, że Bździucha niedługo umrze. A fakt, rzeczywiście, że umrze. Idź sobie spać do siebie. Śpi. Felix, ty drapiesz? No, to już będziesz miał wszystko. Ty kontaktów potrzebujesz. Mi się zdaje, że ten Maciek nie wstanie tak szybko. Stawaj sam. A Felix... znaczy ten... Boże, jak to się nazywało? Klakier. No i sobie z tym, o. Będziecie mieli kontakty. Ładnie Maciek gra już. A zysków nie odebrałam. No. Już jesteśmy biedni. Możemy już płacić rachunki. Idź zjedz. Właśnie, dlaczego nikt świnki morskiej naszej nie karmi? Zostaw, idziesz to karmić. Idź sobie graj dalej. Boże, tylko nie bierz się za gotowanie, dziewczyno. Nie jestem pewna, czy tego chcę. No to Maciek może mistrzostwo sobie osiągnie. Już za godzinę. To może Maciek, ty już jedź, bo ty i twoje docieranie do pracy jednak nie jest proste. Zaraz zobaczymy, czy trafi do tej pracy. Jeszcze coś łapie. Nie, no teraz bez problemu, polas do roboty. No, to sobie pracuj. No, ten ci się postarzał. Może spędzaj czas z nimi. Kotki, dlaczego wy jesteście nieszczęśliwe? Jeszcze tylko 44 minuty i wszystko będzie w porządku. A ty chciałaś drapać koci domek, wiesz? Tu, drap. Klakier, o co ci chodzi? No, śpi. Felix też w porządku. Dobra, wszyscy już w porządku. Chociaż Bździucha ma takie łóżko klepnięte tu. To nic. Co robi nasza lokatorka? Ona jest tu? Tam jest kot. Ej, nie ma. Ale mamy teraz ładną tą sprzątaczkę. Pokażcie wyjął. No, tak, taka niczego sobie. Briana. O, Maciej. Wziąć pocztę, rachunki zapłacić i powysyłać prezenty do naszych widzów. Nawet nie wiesz, jaki ty sławny jesteś. Dobra, przyspieszmy to. On to, no, awans na pewno ma. W ogóle, który będziesz miał poziom? Trzeci dopiero? Ja no, w sumie dopiero niedawno wziąłeś się za tą robotę na poważnie. Gdzie ona była? Ona musiała być w tym, w jacuzzi najwidoczniej. Bo wiem, że na piątej tej chyba, na piątym szczeblu kariery wybiera się, no... Kim się chce być, nie? Czy tym reżyserem, czy gwiazdą filmową? Maciek będzie gwiazdą filmową.
W sumie dlaczego nie? Co kaciaki robią? Się bawią. Słodkie to było. Bździucha, bździucha śpi. Nie, bździucha ogląda ten świnkę morską. Nie, on już pił z powodu odejścia żony. Może w ogóle dzisiaj ona w końcu tego. Może dzisiaj się pokaże. Co ty tu chcesz? Nie ma bawienia się na muszli. Idź sobie popoluj, jak już tak koniecznie chcesz coś sensownego robić. No, nic nie masz, ty masz kupon. Plakier. Dobra. Maciej, kiedy ty kończysz? No, zaraz. Zestresowałeś się spędzając czas z tymi, z przyjaciółmi, tak? Nie mówcie, że jeszcze świnka zdechła. Jest taka smutna muzyka. No ten dostał awans. Główny technik. To ta smutna muzyka była... Dobra, jak wrócisz do domu, to zobaczymy. Nie, no... no się... Nie, żyje, żyje świnka. To nie wiem, skąd ta smutna muzyka była. No chyba nie z tytułu awansu. Co? Bździucha? Już, teraz, zaraz, nie! Boże, co za śmiertelny odcinek! A jeszcze przed sekundą pomyślałam, żeby Bździucha nie umarła w tym odcinku. No Jezusie! Dobra, to wysyłam prezenty. Pani, już tak po kolei po prostu będę leciała dzisiaj po wszystkich stronach z prezentami. Nie no, Maciej został z dwoma kotami. Dobra, panu. No, co nie mówiłam, no bo Bździuchy się akurat dzisiaj nie spodziewałam, no. A się też nie spodziewałam, ale jakoś lepiej to przyjęłam. No i tak jakoś... No dobra. Zwykły kolej rzeczy można byłoby powiedzieć. Czwarta. Zwierzaka szukam. Mam konia. Na pierwszej chyba też nic nie było, nie? Nie. Dobra, konikowi wysyłamy. Wyślij. Tu. Na szóstej stronie nikt nie dostał prezentu. Dobra. Ale Bździucha, serio. Teraz przestawimy jej na grobek. Bździucha była takim dobrym kotem. Tak, Asia, Bździucha. Iście śmiertelny odcinek, naprawdę. No i ta. I znowu żałoba przez dwa dni. Tak, jeszcze Felix ma złamane serce, bo to jego żona była. Tak, kupon użyjesz jutro rano, tak myślę. Zaraz niech ja sprawdzę, ile nagrywamy po prostu. Dobra, to jutro rano. Użyjesz. Tak, tu punktów nadostawałeś, prezentów nadostawałeś. Idź weź prysznic. Co? A, urodziny, Boże, już się przestraszyłam, bo śmierć siedzi przy komputerze, sobie gra bezczelnie. A tutaj mi na tego, już się przestraszyłam, że on umiera. Dobra, Felix się postarzał przynajmniej. Tylko tyle. Mamy 10 dni jeszcze z Felixem. Ona chce iść na randkę? Dobra. Niech idzie na randkę. Będzie Maciej zajęty. To ja się przez ten czas kotami zajmę. A, ty też sobie zjedz. To miałam posprzątać. No, widzicie, jak zmieniliśmy sprzątaczkę, przynajmniej to ma tego. Przynajmniej posprzątała tak, jak trzeba. Będę musiała jeszcze to przemalować, ale to już po nagraniu nie chcę marnować na to czasu. Zobaczmy, gdzie on poszedł na tą randkę. Nie sądziłam, że ona go zaprosi. No siema, siema. Diana Jones się za to we mnie zakochała. Pokażcie ją. Takie ciemne włosy. Sorry, ty jesteś tym wilkołakiem. Nie chcę wilkołaka.
Dobra, może z zwierzętami się trochę poentuzjazmuj. Plotku i osobistości. To jest w ogóle jakaś impreza dzisiaj, czy coś? Weź udział w... Pójdź na film z sympatią. Czemu nie? O, pieniądze mamy za to. No to pozwiedzaj teatr z sympatią. Zawsze coś, nie? Przynajmniej większe prawdopodobieństwo, że nie będzie mnie molestować. Dobra. Co wy, kociaki, robicie? Jak wy właśnie z kontaktami? Nie, z kontaktami to by spoko. Tylko tak, ty mógłbyś klakierku podrapać. Tu. Tak, wymień i drap. Tak, później pójdziesz spać. Nie, zostaw dziewczynę. Tu drap. Zwiedzacie ten teatr? Piąty, dobra. To zróbmy tak, tego nie chcemy. Mieć wspaniałą randkę. No wątpię, żeby była wspaniała, jeżeli się całować nie będziecie. Ej, nie chcę, żebyście się całowali jeszcze. Pod wrażeniem teatru, no tak, przecież ty jesteś taki trochę dziwny, fejmuch. Co jeszcze wy w tym teatrze możecie robić? A coś bliżej macie? Czego tu nie ma żadnej restauracji w pobliżu? Tu jest. O, zbieraj pieniądze. Restauracja. Jest tutaj. Dlaczego nie można z sympatią? Aha, bo już zamknięto. Już ta godzina, przecież ty do roboty idziesz, wąt do domu. No właśnie, skoro tyle pieniędzy zbieramy. Gdzie tu coś jeszcze nasze jest? Tu pozbieraliśmy. Ze stadionu pewnie coś będzie, no. A ze sklepu? Też. A z kurortu chyba zbieraliśmy już. Dobrze. Ona przyszła tu z tobą? Czy nie? Gdzie ty w ogóle jesteś, Maciek? Ty jesteś tu, ona nie przyszła z tobą. Idź, to idź weź normalnie prysznic i spać. Nie zapominaj, że masz rano do pracy. Ona też lubi sport w ogóle? Tamta ma ciekawsze cechy. Tylko nie wiem, dlaczego trzyma tylko pokazane. Ale dobra, nie będzie. Maciej śpi i rano do pracy, gdzie Felix... Tak, Felix pójdzie się klonować. Kto wyszedł? Mnie to zawsze jest ciekawie. Tadeusz. A nie mógłby wyjść jeszcze ktoś? Madzi dawno nie było. Asia mogłaby wyjść. No tak, kobiety po śmierci zapewne brzydko wyglądają, no to są mega wstydliwe i nie chcą tam się pokazać. Ach, te kobiety. On fajnie lata z tym ogonem. Dlaczego ty straszysz nagrobkiem Asi? Kot. Tak, to jest kot. No co mnie obchodzi Alan? Ila, o. Ale ładnie kwitnął. Pierwszy raz widzę, że kwiatki tak są na drzewach. Dobra, wyśpijcie. Felix jak się wyśpi tak, to niech użyje sobie kuponu. Ktoś jeszcze wyłazi. Madzia wyszła! No w końcu, tak, i fontanną będzie straszyć. Wyszła Madzia, no super. Czego ty, Maciek, nie śpisz? Już się wyspałeś niby, że pyskujesz? Dobra, wyspałeś. Jest czwarta, dobra, to sobie zjedz kawałek ciasta. Do pracy masz za 9 godzin. No tak, to twoja mama, jak nie pamiętasz. No pamiętasz, tyle dobrego. Właśnie, zobaczmy sobie. Maciej. Matej. Asi nawet nie ma. Szybko nie zapomniałeś. I posprzątaj wszystko. Dlaczego straszysz moją komodą? Też upodobania.
I zabawy potrzebujesz, to zaraz, nie popsuło się z lodówce nic. Dobra, to wiesz sobie pograj. Ciekawe, kiedy Asia wyjdzie. Czemu twierdzisz, że tu jest brudno? Aha, jedzenie jest popsute. No już popsuła. Idź to posprzątaj i idź to napraw. W sumie ty nie masz z tym żadnego doświadczenia, ale może ci się i uda. No, w sumie musisz się nauczyć. Dobra, Felix, skoro... aha, jeszcze drapanie sobie zrób. I sobie zjedz. I pójdziesz właśnie sobie to użyjesz. Tylko inaczej go wykreujemy. Czyścić się chcesz? Gdzie ty jesteś, klakierku? Czego ty tu siedzisz? Dobra, czyść się. Nie, nie będziesz tańczył. Weź, powycieraj kałuże. Dobra. Weź prysznic szybki. Do kogo ty byś zadzwonił? Do PIN? Nie myślę, że ona się postarzała, bo to będzie przykre. Do tej może pogawędź. Jezu, ona jest stara. Tego się spodziewałam tak de facto. Trzeba będzie sprawdzić, ile ta ma na lat. Dobra, wyjdź stąd, idź do roboty najlepiej, wiesz? Nie, dzisiaj ciężko pracujesz. Po awansie trzeba ciężko pracować. Gdzie jest Felix? Felix jest w tym ośrodku naukowym, tak? On idzie dopiero. Od kiedy koty jeżdżą metrem? No ale dobra, mu ten poszukiwać przygód wzrósł, no to wyszkolony. Łowca też jest wyszkolony. Nie było co. Dobrze, że jesteś na tyle duży, że chodzisz już po schodach. Kociak! Ja się spodziewałam dużego kota. Jaki słodki kociak. Ale dobre cechy ma. I ma taką słodką plamkę. Nie, on jest śliczny. Felix nie miał takie plamki. Dobra. Tylko chyba będzie. Może i nie będzie problemu. No chyba tu są schody wszędzie. On nie da rady sam wrócić do domu. Zaraz zobaczymy. Najwyżej Maciek będzie musiał po niego przyjść. Zobaczymy. No, nie da rady, bo tu są schodki. Będziesz musiał go podnieść, Maciek. Zabrać do domu. Mamy nowego kociaka. Za to się wybawisz? Ho, ho, ile wlezie. No nie płakaj, nie płakaj. Ten wraca do domu. Klakier. Klakier. Ty kończysz. Pokaż, jak ty tam z robotą. No, nawet dobrze. Myślę, że w kolejnym odcinku będzie kolejny awans. Jak ty w drzewie genealogicznym stoisz? Aha, jako jego ojciec, to znaczy jego syn jesteś. Dobra, może być. No Maciek, szybciej tę robotę kończ, bo kociak mały czeka na ciebie. Ale ty się nabawisz tą furtką? Że ho ho. Dobra, przyspieszmy, bo zanim Maciek się zbierze po tego kociaka, nie. Nie ma już rozpijania się. Już wystarczy pokiwania żony. Wystarczy, że dziewczyna, która ci się podobała, się postarzała. Strasznie mało zarabiasz, wiesz? Dobrze, że no. Możesz ściągać. Gdzie do domu? Tu, w tej chwili. Ja ci wrócę zaraz do domu. Kociaka zabrać do domu. No, malutki aż zasnął. Podnieś. No, idę do domu.
Kociak jeden. Też iście ambitna nazwa. O, to by można coś kupić. Świetnie ułożony. Może być. Dobra. Wracaj Maciej do domu z tym kociakiem. Strasznie słabo masz zabawę, może byś pooglądał, coś jutro do pracy nie idziesz, bo... A nie, jutro jest środa. Mi się pomyliło, bo myślałam, że jutro czwartek. W czwartek jest impreza. No, odłóż tego kociaka. Co, z kociakiem będziesz oglądał? No dobra, jak chcesz, tylko nie wiem, czego ty podskakujesz na tej kanapie. Tak, odłóż go. Weź się nakarm Logana. No. O, i w ogóle zmieńmy nazwę. Gdzie on jest? Gdzie to już poszło? Tu. Zmieńmy mu nazwę. Nazwij zwierzaka. O, mroczek. Będziesz mruczek. Możesz być. O. Dobra. Idź pooglądaj tu telewizję. A mruczek niech zje. Tak, tutaj jeść. Potem tu się korzysta z toalety, wiesz? Zostaw ten telewizor. Jazda jeść. Idź zjedz, potem użyj. A tu się drapie, żebyś wiedział tak na przyszłość. Co ty już swoje randki tu wyśmiewasz? Co? Fajnie, że z ręki sobie jesz. No, dobra. Wyłącz już to i idź Maciej spać, bowiem już jest późno, a jednak jutro do pracy idziesz, a musisz się wyspać. Dobra, mruczek sobie dobrze radzi, ten sobie śpi. Co robi Felix? Felix również śpi, dobra. To co, kończymy dzisiejszy odcinek. Naprawdę odcinek po emocji, czego tutaj on chce. Won. W operacji. No. Odcinek po emocji, no... Więc jednak to też jest plotka, że jeżeli, że Sim umiera po 20 fasolce, skoro Asia umarła od pierwszej. Dobra, no cóż, no trudno, no. Asia nie żyje, Biziucha nie żyje, śmiertelny odcinek za nami. Za to mamy nowego lokatora Mruczka. Myślę, że zostawimy go tak, jak wygląda. Ewentualnie bym go przemalowała całego na biało, ale nie wiem jeszcze. No więc tak, no Maciek, nie wiem, może sobie jeszcze jakąś kobietę znajdzie. W przyszłym odcinku wydaje mi się, że zrobimy mu urodziny już. No tak, 7 dni, no to w przyszłym będzie miał już tak około 4 bądź 6 dni do urodzin, to zrobimy mu je wcześniej, żeby był dorosłym. I zobaczymy, zobaczymy, co Maciej będzie robił. Dobra, a na razie dzięki Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny, tak więc trzymajcie się, no i cześć.